przez te wszystkie lata, a za chwilę będę obchodził 30-lecie pracy artystycznej, staram się być sobą. Będę się do Państwa uśmiechał, nie krzywił z bólu i muzyka mnie uleczy. Jest to po prostu normalny facet, jest to normalny, zwykły człowiek, który od razu, od pierwszego kontaktu, w zasadzie od pierwszego telefonu, był tak przyjacielski, był tak otwarty, że w ogóle się tego nie czuło, że jest to aż tak wielki artysta. Uczulam Państwa jeszcze raz na to, żebyśmy nie przyspieszali tych triolów. W Polskiej Orkiestrze Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa grają artyści, których nie jest winą to, że są młodzi. Pomimo tego, że są młodzi, są świadomi tego, co w muzyce jest cenne, wartościowe i co może przynieść im profit na przyszłość. Stąd mniemam, że współpraca z Krzysztofem Herdzinem jest dla nich czymś nie tylko niezwykle pożytecznym, ale także bardzo przyjemnym. Mogę tę współpracę zaliczyć do jednych z takich bardziej interesujących, dlatego że muzyka nie jest dla nas typowa. Ani dla naszej orkiestry, ani dla jakby zespołów naszego pokroju. Największym wyzwaniem jest współpraca z samym kompozytorem, który również dyryguje. I to, że on jest i może na żywo mówić swoje uwagi, swoje pomysły, jest to niesamowitym doświadczeniem dla nas. Jest to absolutnie fenomen w światowej literaturze muzycznej, bowiem jest to pierwszy tego typu koncert napisany na saksofon altowy, altówkę i orkiestrę symfoniczną. Kiedy poproszono mnie o te kilka słów wstępu, szczerze mówiąc, znalazłem się w nieco niezręcznej sytuacji, bo jakby na to nie patrzeć, spoiwem programu dzisiejszego koncertu jestem ja sam. Usłyszycie Państwo dzisiaj napisane przeze mnie kompozycje pochodzące z ostatnich 15 lat mniej więcej. Krzysztof realizował moją ostatnią płytę, więc tak naprawdę bardzo jest mi blisko i naprawdę go znam doskonale, ale za każdym razem cudowne jest w nim to, że za każdym razem odkrywam w nim jakieś kolejne podkłady jakiegoś absolutnego geniuszu, bo myślę, że on absolutnie do takich osób należy. No to jak prowadzi orkiestrę niezwykle utalentowaną, niezwykle muzykalną, ale to ile on potrafi wydobyć z brzmienia każdego z tych instrumentów jest absolutnie niezwykłe. To, co wydaje mi się najbardziej atrakcyjne, paradoksalnie to, co robi na niwie muzyki popularnej i jazzowej, a już wyjaśnię dlaczego. Na dzisiejszym koncercie jest bardzo wielu miłośników właśnie tego nurtu w twórczości Krzysztofa Herdzina i dzisiaj słyszałam już bardzo miłe opinie, że od tej strony go nie znali, takiej muzyki nie znali, więc tak jak to kiedyś powiedział inny bardzo wszechstronny kompozytor, otóż Krzysztof Herdzin uskutecznia tutaj taką przemytniczą robotę i ja jako miłośniczka głównie muzyki takiej koncertowej, filharmonicznej czy akademickiej jestem mu za to wdzięczna. Całkiem nieźle śpiewa. Możemy posłuchać jego wyczynów wokalnych, chociażby w chórkach towarzyszył różnym wokalistom, jak Olze Bończyk, Maryli Rodowicz na płycie 50. Krzysztof Herdzin, o czym mało kto wie, jest multiinstrumentalistą, ale w nieprawdopodobnie obszernym znaczeniu tego słowa, ponieważ ja nie znam instrumentu, na którym Krzysztof Herdzin nie byłby w stanie wykonać swojej partii na profesjonalnym poziomie. Troszkę mnie irytuje to, że na saksofonie również gra świetnie. Jeżeli chodzi o to, która z dziedzin, którymi zajmuje się Krzysztof Herdzin, jest mi najbliższa, odpowiem w dwóch słowach. Jest to dziedzina Krzysztof Herdzin. Wielu ludzi ma mu to za złe, że się trochę rozmienia na drobne, że z jednej strony stoi za pulpitem dyrygenckim, drugiego dnia jest artystą, pianistą, świetnie grającym zarówno klasykę, jak i jazz. Jeszcze innego dnia siada do biurka, czy też do klawisza i komponuje. Kolejnego dnia opracowuje i robi to w sposób znakomity, znane piosenki, ale też i tworzy formy niezwykle dojrzałe, jak musical. Zadaję sobie to pytanie bardzo często, gdybym się skupił na jednej rzeczy i poświęciłbym 40 lat swojego życia tylko na
podwyższanie swoich kompetencji jako pianista na przykład. Być może, że zaszedłbym dużo wyżej, ale tylko jako pianista, bądź tylko jako kompozytor. A mnie korci, ja jestem pazerny na muzykę, we wszelkich postaciach. Często się żalą, że jest za dużo prób, a tutaj Chris ma takie do nas zaufanie, że woli to zrobić w ostatniej chwili. Jak mamy koncert do 19, on mówi zawsze, 17 wystarczy. I serducho nam bije strasznie, czasami trzeba pieluchę wsadzić naprawdę, więc to jest, mierzy nas swoją jakąś niespotykaną miarą i musimy temu sprostać, co dla nas jest niezwykle nobilitujące i trzyma nas wciąż w najwyższej formie. No my się z Krzysztofem Herdzinem bardzo długo znamy. Kiedyś współtworzyliśmy płytę Ewy Mazgodlewskiej parę ładnych lat temu. Krzysiek niespecjalnie chciał stawać przed orkiestrą. Uważał, że jeszcze się nie czuł dobrze dyrygencko, a ja go bardzo do tego namawiałem. Stwierdziłem, napisałeś te nuty, to stawaj przed orkiestrą. Kto jest najlepszą osobą do wytłumaczenia orkiestrze, jak ma wykonać te dźwięki? I nie twierdzę, że jestem jakimś, broń Boże, tam, że tak powiem, twórcą sukcesu, ale myślę sobie, że ten moment był dla Krzyśka bardzo ważny, żeby dyrygować. No i dyryguje dzisiaj jak krasowy dyrygent. Traktuję orkiestrę już dzisiaj, kiedy po latach mogę oprzeć się na doświadczeniu, na praktyce, na wiedzy o instrumentach. Traktuję orkiestrę jako taka naturalna formuła, w której w bardzo lekki i organiczny wręcz dla mnie sposób wyrażam swoje pomysły, swoje emocje i moja wyobraźnia dzięki temu zyskuje na sugestywności przekazu. Wybitna muzyka współczesna, przy której się można dobrze relaksować i bawić. I ja tutaj czułem tego Krzysztofa Żartownisia. Tego, który posiadł całą wiedzę muzyczną i właściwie może sobie żonglować wszystkimi gatunkami muzycznymi, ale to jest ten wesoły Chris. I nawet się zastanawialiśmy z żoną, czy w nutach, nie miałem śmiałości zajrzeć, czy widnieje logo Grandpa Edition, bo nie wiem, czy tutaj rozmówcy wspominali, ale to jest to słynne logo. Nie wiem, czy pani redaktor coś o tym słyszała? Zdradzaj szczegóły, zdradzaj. Dobrze, Grandpa Edition to nie ma oczywiście nic wspólnego z Chrisa Wielkiem, bo jest przecież młodziutkim dżentelmenem, natomiast Krzysiu wybitnie udaje dziadka. Prywatnie jest, ma niezwykły dystans do siebie, jest żartownisiem, dowcipnisiem, jest człowiekiem, który uwielbia żartować, dowcipkować, psocić. No jest takim filutem i to jest w nim piękne. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o naszych preferencjach politycznych. W czasie koncertu temu rozdawane ankiety do wypełnienia, jakie są nasze sympatie polityczne, kto ankietę wypełni zgodnie z obowiązującym słusznymi punktami odniesienia, dostanie darmowy pomysł na to. Dziękuję bardzo. Wszystko wzięło się stąd, że ja byłem bardzo dziedzicznie obciążony. Byłem indoktrynowany w domu przez moich rodziców śpiewaków od dziecka i to tak naprawdę zaważyło o moim rozwoju. Ja bardzo Bydgoszcz lubię i tu się spokojnie żyje w odróżnieniu od Warszawy, więc dobrze jest tu przyjechać od czasu do czasu. Kończył klasyczny fortepian tutaj w Bydgoskiej Akademii Muzycznej, a jednak wszyscy wiedzieli dookoła, że ta ścieżka jazzowa będzie mu przypisana najbardziej. Tu rzeczywiście spędziłem wiele, wiele lat życia i to był mój ostatni etap w edukacji. Akurat czas studencki dla mnie był niezwykle też bogaty, jeżeli chodzi o kontakty towarzyskie, bo ja mimo tego, że byłem tutaj bydgoszczaninem, mieszkałem w domu z rodzicami, to jednak spędzałem bardzo dużo czasu w akademiku. Bardzo często waletowałem i nocowałem w akademiku. Kto siedzi? Mam pracę do ciebie na dzień dobry. Z czego to jest? Sentimental mood. Steps ahead. Dobrze. Co? Jaka to melodia? Dobrze. Tak? Cześć. Jaka to melodia, jeżeli chodzi o jazz? Tak. No to niespodzianka. Takie rzeczy. Udana? No, wspaniale.
Na pewno bardzo dużo naszych wspomnień jest związanych z zespołem, w którym graliśmy. To był zespół, który powstał z inicjatywy Grzesia. Ja się tam też znalazłem troszkę później. Zespół West. No i na wiele, wiele lat nas to ze sobą połączyło i bardzo wydaje mi się, że dla Grzesia chyba tak samo. Dla mnie to był pierwszy taki poważny poligon doświadczalny, gdzie wszyscy uczyliśmy się improwizacji. I warsztat kompozytorski pierwszy, dobry. Pisaliśmy utwory. Nie grałem tego nigdy. To jest niesamowite. Po prostu odblokowanie, naprawdę. To jest po prostu niesamowite. Krzysiu jest jedyną osobą, która pamięta moje wszystkie utwory. Tak. I jak nie wiem w danym momencie, jaki jest akord, to do niego dzwonię. Krzysiu, co to tam było? Ale to jest przekleństwo, że ja naprawdę bardzo wiele rzeczy pamiętam i one siedzą głęboko w głowie. Nawet jeżeli przez lata do nich nie sięgam, to potem jest jakiś impuls i się okazuje, że są jak w twardym dysku gdzieś. Tak. Nie zagrałbym tego teraz tak na pewno. No to po to jestem. Była mała grupka osób, które się interesowały nie tylko muzyką klasyczną. W Polsce szkoły muzyczne to są szkoły muzyki klasycznej. Więc po godzinach, a czasem nie po godzinach, graliśmy sobie Beatlesów różne, w takich konfiguracjach, że Krzysiu grał na bębnach, a ja grałem na pianie na przykład. No i gonili nas za to często. Obrywało nam się, bo było to zakazane. Ta twórczość jest niepowtarzalna, oryginalna, osobnicza i osobista. Taka właśnie jest muzyka Krzysztofa Herdzina. Jest rozpoznawalny od pierwszych nut. Czy to jest symfonia, czy dzieło zamyślone na kwintet jazzowy. Krzysztof Herdzin jest bardzo osobliwym i wysoce utalentowanym artystą. Ja myślę, że to wszystko, za co go bardzo kochamy, a kochamy, to jest dopiero początek tego, za co będziemy go kiedyś uwielbiać, ponieważ jest to człowiek wciąż jeszcze młody, poszukujący i nieustannie rozwijający się. Mam bardzo dużo pomysłów i mam bardzo dużo potrzeb realizacji własnych jakiś widzimisię jako kompozytor, jako aranżer, jako lider własnych projektów, więc co chwila coś gdzieś tam w mojej głowie, jakaś myśl się pojawia. No i od razu staram się ją realizować. Od razu, z dnia na dzień. Także to też być może daje złudzenie, że tyle robię i moja doba ma 48 godzin. Z jednej strony go za to podziwiam, z drugiej strony to mnie przeraża, bo jest to niepokojące w kontekście w ogóle człowieka, który właśnie gdzie jest ta przestrzeń na to, żeby człowiek mógł chwilę odetchnąć i też nabrać dystansu, refleksji i zastanowić się, co dalej. Muzyka jest kapryśną partnerką i ona nie wybacza, kiedy się ją zdradza. Kiedy zacząłem za dużo pracować, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, odczuwałem w sobie, odnajdywałem w sobie jakieś niepokojące objawy zmęczenia i takiego stanu, w którym przestaję się nią cieszyć. No i zacząłem spotykać się z bardzo fajnym psychoterapeutą i wspólnie doszliśmy do wniosku, że przydałby mi się taki twardy reset, jak robimy twardy reset komputera. I ten twardy reset polegałby na tym, żeby przede wszystkim odciąć się na chwilę od muzyki. I pojechałem na 4,5 miesiąca do pracy do miejscowości Montego Bay na Jamajce i tam pracowałem w schronisku dla psów i w przychodni dla zwierząt. Zrobiłem kurs weterynaryjny, więc już jakby mam drugi fach w ręku. I to było najtrudniejsze w całym moim życiu doświadczenie, ponieważ uczyłem się od zera nowych dla mnie rzeczy. Sprawdzałem się w nowych dla mnie realiach. Zależało mi na tym, żeby wyjechać z daleka od Polski, bo w innej kulturze, w innej mentalności, w innym kraju musiałem też nauczyć się po raz pierwszy w życiu takiej samodzielności. Jak miałem taki kryzys, że już powiedziałem któregoś dnia rano o 5, kiedy się obudziłem, wracam do domu, nie dam rady. No niezwykle to było hardkorowe, ekstremalne doświadczenie, kiedy w gorącym klimacie, w wielkim słońcu, w wielkim hałasie, pośród stu psów, które non-stop szczekają, wyją, piszczą, są agresywne, gryzą, miałem pokąsane łydki non-stop. Wróciłem z boreliozą zresztą, bo też wielokrotnie byłem pokąsany przez kleszcze. Smród olbrzymi oczywiście, musiałem czyścić klatki, nosić wielkie ciężary, kopać, używać łopaty, grabi.
wideł, pił, robić klatki, chodzić do buszu, ścinać drzewa, nosić po 20 litrów wody w każdym ręku w wiadrach, karmić te zwierzaki. No, niesamowite to było doświadczenie i z dnia na dzień przekonywałem się o tym, jak mało znam życie, bo to jest... My artyści jesteśmy uprzywilejowani, jesteśmy hołubieni zawsze, wychodzimy na estradę, oklaskiwani, w garderobach zawsze ręczniki, jakieś wykwintne, jakiś catering i tak dalej, wywiady, a tutaj nikogo nie interesowało, kim jestem. Dziękuję losowi za to, że postawił przede mną taką szansę. No i że stać mnie było na to, żeby wytrwać. Ale wróciłem odmieniony, wróciłem jako inny człowiek. No i w niezwykły sposób bardzo mi to pomogło również w pracy muzyka, bo przez te kilka miesięcy moja głowa bardzo odpoczęła. I kiedy wróciłem z Jamajki, napisałem Requiem. Jak spojrzeć na to globalnie i spojrzeć na bilans zysków i strat, to zaraz kończę 50 lat i mogę powiedzieć o sobie i o moim życiu, że no jestem w czepku urodzony i moje życie jest pasmem szczęśliwych zbiegów okoliczności. Jestem spełniony, szczęśliwy i staram się żyć w taki sposób, żeby generować dobrą wibrację, ale wszystko jest podporządkowane muzyce.